Mogę wejść? Jasne, to przecież też twój pokój. Wiem, ale chciałam zapytać, czy coś potrzebujesz? Jak się czujesz? Nie, jest okej. Potrzebuję tylko trochę snu, ale raczej nieprędko zasnę. Domyślam się, że pewnie masz niezły kocioł w głowie, co? No, nawet nie wiesz, jak wielki. Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. Chodzi o Wojtka. Mela, a obiecasz, że zachowasz dla siebie to, co ci zaraz powiem? No jasne. No bo podczas tej strasznej sytuacji Wojtek wyznał mi miłość. No to co teraz będzie? Nie wiem, ale myślałam, że rozdział z Wojtkiem jest już skończony, ale chyba tak tylko sobie wmawiałam. Kochana, wiesz co, pomyślisz o tym jutro. Zaśnij teraz, musisz o tym wszystkim zapomnieć. Odpocznij. Hej, dostałam od was tyle wiadomości. Dziękuję, na pewno jutro na nie wszystkie odpiszę. I szczerze, dopiero jak stamtąd wyszłam i zobaczyłam, co piszecie, no to zdałam sobie sprawę, że mogłam nie dożyć jutra. I wiem, że to zabrzmi jak banał, ale ten dzień rozwalił mi wszystko w głowie.